Siema, dzisiaj tak jak sami wybraliście na Facebooku, przygotujemy makaron z sosem serowym i brokułami. Ale najpierw trzeba się przebrać. Say what? Fajne, nie? To jest właśnie prezent, który dostałem od ludzi ze starej pracy, jak z niej odchodziłem. I w tym miejscu wszystkich chciałbym was bardzo pozdrowić i jeszcze raz podziękować. Ale weźmy się już teraz do roboty. Pierwszym krokiem jest przygotowanie brokułów, ponieważ musimy je zblanszować. Woda na te brokuły już się gotuje, jest to ta sama woda, w której potem przyrządzimy makaron. Z brokułów odcinamy sobie te korony, tego nie użyjemy, ale kiedyś pokażę wam, że to jest też bardzo fajny składnik. Gotującą się wodę solimy dość obficie i wrzucamy nasze różyczki na góra 3 minuty. One nie mają się ugotować, one muszą tylko zmięknąć. Dobra, brokuły już zmiękły i odcedzamy je sobie. Nie wylewajmy tej wody. Już w tej samej wodzie będziemy gotować makaron, po co wody grzeć dwa razy. Odcedzone brokuły przelewamy zimną wodą, aby zahamować proces gotowania. Do tej samej wody, w której gotowały nam się brokuły, wrzucamy makaron. Dla czterech osób cała paczka. Wrzucamy makaron, a w tym samym czasie na średnio rozgrzaną patelnię grillową wrzucamy też piersi z kurczaka. Przyrządzone w zasadzie tak samo jak w poprzednim filmiku, tyle że tym razem przyprawiliśmy je tymiankiem i rozmarynem. Bez tłuszczu. A teraz pokroimy cebulę. Cztery cebulki dymki. Odkrawamy mniej więcej jak zaczyna się to zielone. I to odkładamy sobie na bok, to nam się jeszcze dzisiaj przyda. Przecinamy je na pół. I kroimy od tej strony łodygi w cienkie paseczki. Kroimy chili. Kroimy je w cienkie talarki, ale tym razem, dlatego że wiem, że jedna osoba nie za bardzo przepada za ostrym jedzeniem, podam je w osobnej miseczce. Pamiętajcie o tym, żeby makaron od czasu do czasu przemieszać, żeby nie przywarł do dna. Kolejnym etapem będzie przygotowanie sera pleśniowego. Ja tu mam bardzo fajny kawałek roquefort'a. I w zasadzie polecam wam właśnie ten ser, gdyż moim zdaniem do tego makaronu jest najlepszy i nie jest najdroższy. Kroimy go w nie za drobną kostkę. W zasadzie jak pokroimy go w paseczki, to też wystarczy. Serek czeka na swoją kolej. Makaron jest gotowy, obcedzamy go. Co jest ważne przy obcedzaniu makaronu, fajnie jest sobie postawić jakiś kubek pod durszlakiem, ponieważ woda z gotowania makaronu też nam się przyda. Nie przelewamy go zimną wodą, ponieważ zaraz będziemy go używać. Na rozgrzaną patelnię dodajemy około łyżki oliwy i dodajemy pokrojoną cebulkę. Do cebulki dodajemy jeden ząbek czosnku, troszeczkę pieprzu, niewiele soli, ponieważ ser, z którego będziemy robili sos, jest bardzo słony i lepiej dosolić to sobie wszystko na końcu. Jako dodatek poszatkujemy też te zielone części od cebulki dymki. Cebulka już nam się lekko przysmażyła. Teraz dodajemy ser. Bardzo ważna rzecz. Jak dodaliście ser pleśniowy, to uważajcie, żeby on się nie przypalił, bo będzie słaby w smaku. A to lekko powiedziane. Kiedy już nam się lekko rozpuścił, dodajemy śmietankę. Myślę, że na paczkę makaronu pół litra będzie ok. Śmietanka 18 i mieszamy. Jak to nam za szybko zgęstniało, a ser się jeszcze nie rozpuścił, dodajemy właśnie trochę tej wody z gotowania makaronu. Teraz czekamy, aż nam się zagotuje. Dobra, według mnie sos już jest w odpowiedniej konsystencji, ponieważ jak zobaczymy na łyżkę, ma on idealną gęstość. Dorzucamy zblanszowane brokuły i makaron. Musimy to dokładnie wymieszać. Nie jest to za łatwe, jak widać, bo makaronu jest trochę za dużo jak na tą patelnię. Dlatego przerzucimy sobie to do gara. Spaghetti dobrze się miesza właśnie w ten sposób. Łapiemy jego część i podnosimy do góry. Zobaczcie, sos bardzo fajnie oblepił każdy włosek makaronu. Na takim półmisku makaron ułożymy sobie na dwóch miejscach. I
obok układamy grillowaną pierś z kurczaka. Każdą pierś kroimy sobie na 4 części pod kątem. Całe danie zwieńczymy sobie jeszcze tartym parmezanem na makaron i na kurczaczka też. I podajemy to, tak jak mówiłem wcześniej, z cebulką, dymką i chili dla odważnych. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na następne filmy. Udostępniajcie, lajkujcie i komentujcie. Do zobaczenia. Wyszło na to, pozdrawiam. Każdy doda sobie tyle ognia, na ile będzie miał ochoty. Sobie. No sobie, no bo... No wiem, typie. Takie życie.